Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony pan Szachuś Moi drodzy widzowie, dzisiejsza partia pochodzi z 2019 roku grana w St. Louis w Stanach Zjednoczonych pomiędzy y, mistrzem świata Magnusem Karsenem a Dinkle Renem. Genialnym Chińczykiem, najlepszym Chińczykiem aktualnie, który y, przez długi, długi czas y, posiadał ranking powyżej 2800. W tym momencie troszeczkę mu ten ranking spadł, ale nieistotny. Zawodnik. Wspaniały, y, bardzo silny i y, potrafiący grać naprawdę na kosmicznym poziomie Jeżeli jest tylko w formie No Magnusa Carsena myślę, że długo nie trzeba przedstawiać Aktualny mistrz świata, genialny Norweg zwany wikingiem No i przejdźmy do partii Magnus Carsen zagrał posunięcie E4 I Jeszcze tylko powiem, że ta partia była y, grana tempem przyspieszonym Czyli szachy szybkie E4, Dinklieren odpowiedział ruch E5, znany obrazek na arenach szachowych, bardzo często na każdym poziomie również. Skoczek na F3 z atakiem na piona sprawa prosta. Skoczek C6, pionka bronić należy. Goniec B5. No i jaki debiut nam tutaj, teraz moi drodzy, powstał? Oczywiście partia hiszpańska nam tutaj się zaczyna klarować. I teraz tak. Posunięcie A6 ze strony Dinklierena. Co się dzieje, gdy, gdy goniec zbija tutaj skoczka. Otóż nie dzieje się nic złego, dlatego że spokojnie odbijamy na C6 i jeżeli skoczek nam zbija pionka, co nie jest dobrym ruchem, zauważcie, bo przestawmy to sobie, w hetman wskakuje szybko na D4 z atakiem na dwie rzeczy, lepszego miejsca dla skoczka nie ma niż na F3, Odbijamy. No, i jeżeli tutaj król ucieka na F1, to król jest zderoszowany. A jeżeli Hetman zagrywa na E2, myślę, że spokojnie wymieniamy. Końcówka jest bardzo przyjemna dla czarnych, dlatego, że zostaje para gońców. Król nie ma roszady, chociaż to nie ma ogromnego znaczenia, ale chyba nie o to chodzi białym e, grając tutaj partię hiszpańską. Do tego po ruchu A6 często tutaj zagrywa się goniec A6. Skoczek F6, zauważcie, że cały czas jeżeli będzie teraz bicie, to odbijamy tym pionkiem i dalej jest y, ta sama bajka tutaj z Hetman D4. Roszada ze strony tutaj białych i goniec E7. No, i teraz moi drodzy, jeżeli goniec dalej by zbił na C6, to odbijamy pionkiem rzecz jasna. No, i jeżeli będzie bicie tutaj na E5, no to jest opcja zagrania tutaj zbicia na E4. Jak również pewnie można by spróbować zagrać Hetmanem, bo goniec zasłania tutaj króla i wieża nas nie zaatakuje na E8 w przyszłości. Mam nadzieję, że to jest dosyć zrozumiałe. Trochę szybko mówię, wybaczcie. Ale nie ma czasu, partia była na tyle ciekawa, że jedziemy dalej. Posunięcie D3. No i widzimy, że teraz pionek broni pionka i nie możemy sobie pozwolić na zrobienie roszady. Dlatego, że będzie bicie tutaj skoczka, i po odbiciu skoczek spokojnie odbija pionka za darmożkę. Dlatego y, Chińczyk postanowił zagrać ruch B5 odpędzając gońca. To jest y, też normalny, teoretyczny ruch. I trzeba tutaj tego pionka obronić. Gramy posunięcie D6. Tutaj jest ukryty zamysł też czarnego w debiucie. Mianowicie taki, bo jeżeli na przykład białe by zagrały posunięcie typu skoczek C3, czego w partii hiszpańskiej się nie zagrywa z reguły. Gra się generalnie skoczek D2 i się przechodzi przez F1. Takie są plany. Oczywiście bierze E1, żeby skoczek tam wskoczył. Ale jeżeli na przykład białyby zagrały typu ruch H3, to zauważmy po ruchu H3 gramy skoczkiem na a5 i zdejmujemy tego potworni, potwornie silnego gońca, bardzo ważnego gońca w partii hiszpańskiej. Dlatego też e, tutaj Carson popisał się ruchem C3. Aczkolwiek, no nie popisał się, teorię ma w jednym paluszku, więc e, ruch C3 jest ruchem obowiązkowym, bo poskoczek A5 tak też w partii nastąpiło. Goniec wraca spokojnie na C2. Dużo ruchów zrobił ten goniec, ale taki jest tutaj system w Hiszpance. Spokojnie, e, sobie tym gońcem uciekamy. Manewrujemy troszeczkę figurami, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale również partii hiszpańskiej może powstać partia dosyć ostra. No i tutaj zagrał skoczek na A5. Zauważmy, że roszady jeszcze czarne nie zrobiły i zagrywamy tutaj ruch C5. Przyjemny ruch spożyteczny, bo właśnie pionek ma opcję zagrania na C5, atakując gońca, mamy czas, żeby ten ruch wykonać. Posunięcie D4 ze strony mistrza świata. Jedno bicie nikomu nie zaszkodzi, tak też poszło w partii. Oczywiście można też spróbować zagrać Hetman C7. To też jest naturalne posunięcie teoretyczne, które broni pionka, broni tutaj pionka pośrednio i tu się wszystko za zębia trzyma i jest w porządku. Ale Chińczyk postanowił wybić na D4, może na zaskoczenie. Pewnie tych partii ze sobą już zegrali bardzo dużo, więc y, próbują jakichś nowych sztuczek. Bicie na D4 i Chińczyk zagrał niespodziewany ruch Roszada niespodziewany przede wszystkim dla mojego oka, a pewnie dla wielu z Was również. Dlatego, m, dla te, dlaczego? Dlatego zastanówmy się, źle to powiedziałem, dobra, nieistotne, często się mylę, wybaczcie. Trzeba się zastanowić, co będzie po wybiciu na E5, moi drodzy. No właśnie, to jest bardzo zastanawiająca sytuacja. Zbijmy to i sprawdźmy, co mogłoby się wydarzyć. No, Dinklieren był na pewno przygotowany na wybicie. Jeżeli ja bym grał to praktycznie, to prawdopodobnie bym zauważył, że tutaj jest wymiana hetmanów. No, jeżeli jest wymiana hetmanów, moi drodzy, no to w tym momencie e, bardzo dobrym biciem jest na przykład goniec na D8. No i skoczek wybija na E5. jak się teraz właśnie zachować w tym momencie? Otóż bardzo prosto. Tego pionka oddajemy. Ale zyskujemy bardzo szybki rozwój figur. Gramy goniec B7 z atakując pionka na E4. Jasne, że tutaj na przykład jest taki ruch skoczek C3, wszystko się broni. Ale praktyczna decyzja to jest na pewno ruch F3, żeby ten trzon pionów trzymać i żeby tego pionka nie oddać. No ale zauważmy, że teraz mamy fajne posunięcie goniec B6 z szachem, król na przykład by ruszył na H1. No i możemy tutaj zagrać wieżą na C8 z piekielnym atakiem na gońca. Zajmujemy wolną linię C. Potem są opcje wieża E8, goniec D4. No robi się naprawdę niebezpieczne. Te figury tutaj naprawdę dostają niezłego wigoru i fajnej, fajnej gry. Moi drodzy, poziom 2700-2800 to nie jest nasz poziom. Na pewno inicjatywa tutaj byłaby wielka ze strony Dinkleirana i na tą pozycję chętnie by się zgodził. No, ale Carson, jak to Carson, nie, nie chce oddać inicjatywy i nie wybił tutaj pionka, tylko zagrał posunięcie H3. Ten ruch jest dobrym ruchem, dlatego że nie pozwala tutaj wejść gońcowi i związać skoczka. E, bo skoczek potrzebuje tutaj e, skoczek jest potrzebny do tego, żeby pionka wspomagać na D4. No cóż, grają fajnie, e, podoba mi się ta pozycja i tutaj wieża z, e, z F8 na E8. Zauważcie, że te same triki wchodzą po biciu, biciu, wieża już jest na linii. E, Linii E jest opcja, żeby tego pionka, y, znaczy tego skoczka w przyszłości od razu z odsłony atakować. Więc wieża E8, taki ruch się zawsze przydaje w Hiszpance grający, y, grając czarnymi. No i Carson postanawia zamknąć pozycję grając posunięcie D5. No dobra, jak się zachować? Czy gramy goniec B7, moi drodzy? No otóż, nie gramy, bo skoczek nie będzie miał ucieczki, a w, tutaj w te pionki nie ma co uderzać za bardzo. Bo się ładnie bronią. Dlatego Chińczyk wybiera posunięcie go nieco do 7. No i teraz przyjrzyjmy się tak praktycznie, jak, jakim, jakim kolorkiem byście chcieli grać tą pozycję. Ja powiem Wam szczerze, że i białymi, i czarnymi mógłbym to grać, aczkolwiek jestem troszeczkę za czarnymi, dlatego że białymi nie są to na przykład moje pozycje, ale czarnymi jak najbardziej tutaj wydaje mi się, że plany są dosyć proste. I pokażmy sobie, jak to wygląda. W Partii poszło skoczek C3 i Hetman B8. Na pozór dziwne posunięcie, dlatego że no, rzadko kiedy się zdarza, że Hetman w partii stoi na polu B8, ale plan jest logiczny. Zauważcie, goniec D3 zagrywa Karsen, żeby może nie wpuścić skoczka na C4. No i wieża N e na C8 widzimy już zamiary tego Hetmana na B8. Chciał zwolnić wieży, chciał zwolnić dla wieży miejsce i sobie spokojnie. Oj, przepraszam, sobie spokojnie tutaj. Próbować atakować na skrzydle hetmańskim. Skoczek E2 zagrywa Magnus Carsen, a zrozummy jego ruchy. No na pewno tutaj ten skoczek się chce przerzucić na G3 i coś przez F5 może podrapać, nie będzie tak łatwo. Posunięcie skoczek na B7. O co chodzi w tym posunięciu? Bo zobaczcie, moglibyśmy też zagrać tu, ale ten ruch nic za bardzo nie daje, bo przez, poprzez ruch b3 ten skoczek zostanie odpędzony, więc Ninkler już szuka lepszego miejsca, na przykład na c5. No i teraz tak, posunięcie b4 zagrać można by było, ale nic to nie daje. No oczywiście y, skoczek nie może w tym momencie potem ruszyć na c5. Nie daje dlatego, że po ruchu b4 ja sobie to przestawię, gramy posunięcie a5. No i nie można zagrać A3, żeby wspomóc tego pionka, bo po wybiciu tutaj wieża jest opcja na zbicie wieży. Dlatego też po wybiciu czarne stałyby na pewno dobrze, bo mamy tutaj fajne miejsce dla skoczka zawsze. Dlatego ruch B4 nie przechodzi. E, po skoczek B7 e, Carlsen zagrał posunięcie G4. Można by było też e, zadać pytanie, dlaczego tutaj zagrały e, białe G4 odkrywając króla. E, no, otóż, ten ruch jest wspomaga. Wspomaga atak i przygotowuje skoczka na G3. Ten ruch aż tak bardzo nie osłabia króla, właśnie w Hiszpance, więc się nie musimy przejmować. Jak najbardziej plan jest i idea bardzo normalna. W tym momencie Dinklieren zagrywa naturalnie skoczek na C5. Zauważmy, że nie gramy takiego też ruchu H6, żeby nie było G5, bo to jest tylko punkt zaczepki, więc nie, nie potrzebujemy takiego posunięcia. Nie potrzebujemy również teraz tego ruchu G6, ale za chwilę może on się przydać. Zauważmy, co się stanie. Dalej. Karzen postanawia tutaj zagrać skoczkiem na G3 i szybkie wybicie tego potwornego gońca, ale e, też powiem Wam szczerze, że bicie tego gońca dla białych nie jest jakieś fatalne dlatego, że pionki ma na, ustawione na białych polach. E, no i ten goniec może już tutaj e, się nie przydać może nie być pomocny. No, któż wie, ciekawe co by Carson powiedział o tej pozycji i o tej strategicznej grze. Także, no, y, Dinklieren skorzystał z okazji, wymienił i y, zostawił sobie parę gońców. No i teraz posunięcie B4. Jakże to jest prosty i sprytny ruch, który troszeczkę łapie przestrzeni na hetmańskim skrzydle i jest bardzo fajna, ła, koniec na B5. Jest bardzo fajna opcja gońca na B5 ze zdobyciem jakości. Oczywiście wieża E1 Carson zauważa. Tą opcję. No i teraz Dinkleen zagrywa bardzo fajne posunięcie Hetman na B5. Wymiana Hetmanów jak najbardziej korzystna dla czarnych. Gdy się wymienił Hetmany, goniec tu będzie bardzo aktywny i wieża ma szybką akcję na C2 z opcją zdwojenia wież, atakiem na pionki. Bardzo fajny plan. Nie boimy się w ogóle wtargnięcia skoczkiem na F5, oczywiście nie wymieniamy. Oj. Oczywiście potem nie wymieniamy na F5, tylko gramy kulturalne, goniec F8 z obroną pionka D6, żeby też nie stracić tego końca. To jest ważna sprawa. Hetman poruszył się na D1, wymiany tutaj nie chce Karsen, pewnie słusznie. Wieża C7. Plan prościutki, zauważcie, chcemy zdwoić wieżę i atakować linię C, znaczy być silniejszym na linii C. Goniec E3, no nareszcie wyszła figurka ostatnia i wieża A na C8. Bardzo ładna pozycja Chińczyka, bardzo mi się podoba. Carson coś tutaj próbuje: skoczek na D2. Bronić pionka bardziej, kontrolować punkt C4. No, i gramy dalej. G6. Bardzo dobre posunięcie arcymistrzowskie, które ogranicza skoczka jak najmocniej. Skoczek nie ma już opcji na F5 i H5. Jasne, że czasem skoczek F5 wskakuje, mimo że pionek na G6 stoi, ale to w, w szczególnych przypadkach, gdy białe po prostu się rzucają tutaj na atak na króla czarnego. W tym momencie po ruchu G6 Carson zagrywa ruch B3. Zobaczcie, to też jest konsekwencja ruchu skoczek D2. Skoczek prawdopodobnie chce zmierzyć na pole C4. Hetman wycofkę zrobił na B7. Ktoś powie, dlaczego Hetman się cofa, skoro stał bardzo dobrze. No otóż chyba chce zwolnić tutaj miejsce dla gońca. No skoczek wskoczył na C4 i właśnie goniec zagrywa na B5 tego skoczka chcąc zbić. Niestety dla czarnych jest skoczek na A5 i Hetman wrócił z powrotem na B8. Zauważcie, że pozycja nie ma charakteru otwartego, więc tego typu ruchy tutaj nie są jakieś złe dla, dla czarnych i dla białych. Jest po prostu dużo manewrowania i Zajmowania figurami jak najbardziej optymalne pozycje. Hetman D2 ze strony białych. No, chcemy tutaj zbić pionka. Ja, rzecz jasna, no jak tego pionka obronić? Czy wracamy z powrotem gońcem na D7? Za dużo tych powrotów by pewnie było. Trzeba spróbować zagrać aktywnie. Wieża C3 i tak też czyni tutaj Chińczyk. Wieża C3 jest takim ruchem, który y, często powoduje, że oddajemy tutaj jakość zbijając pionkiem na C3 z inicjatywą. No, wiecie. Y, 2800, to jest 2800 jednak. Ta pozycja jest mniej więcej równa, chociaż dzieje się trochę i są fajne opcje. Można się bardzo łatwo pogubić. Posunięcie A3. Świetny ruch ze strony Magnusa Kersena, dlatego że chce podważyć obronę tego, tego punktu. Co zagrywa Ding Liren? Otóż po prostu wybija tego pionka, nie ma na co czekać. No ale następuje teraz ruch pod tytułem skoczek na, C3, na c6, na c przepraszam. Jeżeli by na przykład wieża zbiła pionka, to wieża ma fajne wtargnięcie na c2 z stępem, można byłoby to zagrać y, od razu. No ale skoczek na c6, no właśnie. I teraz zaczyna się powoli y, ciekawa gra. Moi drodzy, skoczek zaatakował stępem gońca na e7 i odciął tutaj y, dwie wieżyczki ze sobą. Jak należy zareagować? Jak tutaj zagrać? Nie są to łatwe decyzje teraz ze strony czarnych. Plus jest taki, że ten pionek tutaj został zbity i na chwilę jest e, nie zbity przez białe. Jak zagrać? Jak zagrał tutaj Dinkliren, moi drodzy? No Dinkliren postanowił gońcem wybić tego skoczka. I zauważcie, że oddaje wieżę. Tak też nastąpiło, bo w za dużego wyboru tutaj białe nie miały. No, ale mamy fajną opcję bicia na d5 i zauważmy, w tym momencie y, czarne mają dwa piony więcej, jakość mniej, no ale jest też atak, no i para gońców. Zobaczymy, czy to uda się wykorzystać. Hetman poruszył na y, a5 i goniec zbił na e4. No moi drodzy, y, w tym momencie y, Carlsen powinien tego gońca tutaj zbić. Ten goniec był bardzo silny, no mogłoby tak nastąpić, na przykład w ten sposób, no ale po biciu na E4, znaczy ta pozycja jest koło równości. Tutaj na przykład białe mogłoby wybić pionka i starając się zbić kolejnego, no ale jest taki fajny ruch skoczek na G5 z opcjami bicia na H3 również widełki są w zanadrzu. Jeszcze są takie opcje Hetman B7, żeby wspomóc na diagonali tego skoczka, ale na przykład po wybiciu, po wybiciu. Hetman bije na przykład na a6 i wieża d8. Ta pozycja jest oceniana jako mniej więcej równa. Nie jest to oczywiście przegrana od razu czarnych. No tutaj jest dużo gry. Pionki mają opcję iść do góry. Goniec f4. No król jest odkryty, więc jakaś rekompensata by tutaj na pewno nastąpiła. Przypominam, że to są szachy szybkie, więc lekka nutka ryzyka z obu stron. Nie jest aż taka, że tak powiem, poważna Chyba dobrze się wyrażam, w miarę sensownie. W każdym razie Dinklieren tą pozycję na pewno, mógłby, na pewno mógłby pójść. Przejdźmy do pozycji, która nastąpiła w tym momencie. I skoczek tutaj nie wybił. Magnus Carlsen teraz popełnia błąd. Aczkolwiek wydawałoby nam się, że to jest ruch dobry. G5. Zobaczcie, wydaje się, że logiczne. Bo podważamy skoczka, który broni... Gońca na E4. No i jeżeli tutaj skoczek ucieka gdziekolwiek, no to bijemy gońca i białe są w domu. Ale jest zaskakujące posunięcie. Nie wiem, czy Carson tego nie widział, czy nie zdawał sobie z tego sprawy. Jest taki piękny ruch goniec na A8. No właśnie. Na szczęście tutaj białe nie przegrywają. Już mówię o co chodzi, bo jeżeli by białe zbiły teraz skoczka na F6, to byłby ruch hetman B7 z opcją mata. Jedyna sensowna obrona tutaj to król F1, czarne mogłyby dać szacha, król E2. No i tutaj dajemy z powrotem szacha. No i to jest totalny remis, bo król wraca na F1 i nie ma jak tutaj czarny dalej gryźć przeciwnika, więc wieczny szach mógłby, być na, mógłby nastąpić, ale co by było, jeżeli król zagrałby na D2 i białe by się pokusiły o zwycięstwo w tej partii. Niestety ten ruch jest przegrywający. Zauważcie, że. Wystarczy zagrać Hetmanem na D5, dając szacha. Niestety jeszcze teraz nie mogę tego zrobić, bo jest Hetman na A5, który broni tego punktu. Dlatego jest wtrącony ruch, piękny goniec na D8 i Hetman już nie może zostać na tej piątej linii. Hetman musiałby się wycofać na przykład na B4. No i teraz mamy piękny atak Hetman D5. Wieża też robi dobrą robotę. Król musiałby poruszyć się na E2, nie ma za dużego też wyboru i wieża wskakuje na C2. I zauważmy, że tutaj. Jeżeli król ruszyłby na F1, no to mamy mata na G2, a jeżeli goniec by na przykład poruszył się na D2, to mamy piękne posunięcie pod tytułem A5. Atakujemy obrońcę punktu D2, no i w następnym ruchu jest po prostu sieczka. Tak mogłoby nastąpić, no tak nie nastąpiło. Bardzo też ciekawe warianty y, powstają i po goniec A8 Magnus Carsen wybił pionka na A6, przeszkadzając, przeszkadzając jednocześnie w ruchu Hetman B7. No tutaj Dinklinen się nie przejął i musi zagrać skoczek na D5. Y, zbicie tego gońca na pewno byłoby ciekawą opcją dla, dla czarnych. Ale Carson zagrywa goniec na A7. No cóż, nie przejmujemy się i gramy Hetman na C7. Moi drodzy, bardzo się zrobiło niestandardowo, bardzo ostro i różnorodność figur, znajdujących się na szachownicy, powoduje, że pozycja jest niezwykle ciekawa. Carson postanowił zagrać wieżą na C1. No słusznie, atakuje Hetmana i chce zbić na C8, ale następuje niespodzianka. Hetman bije na C1. No właśnie, dzieje się, dzieje się. Wieża bije, wieża bije z szachem, no i król nie ma wyboru idzie na H2. Oczywiście mógł się zasłonić skoczkiem na F1, ale każda zasłona i pozostawienie związania na pewno nie byłoby dobrą opcją. Tam jeszcze goniec G5 wchodzi, przepraszam, goniec G5 wchodzi, skoczek F4. Same figury wchodzą tutaj na króla. No dlatego też król H2. No i w tym momencie goniec zagrywa na C6. Ruch jak najbardziej prawidłowy, ponieważ wieża broni tutaj gońca. A Goniec jest bardzo kluczową figurą w tym momencie, bo na diagonali jest tutaj niezłym potworem. Taki ruch typu Hetman C8 nic nie daje, bo król grzecznie wraca na G7, nic się nie dzieje. Hetman w tej partii zbił na A3, i Goniec kulturalnie zbił na G5. No tutaj para gońców wydaje się być bardzo silna. Hetman postanowił zbić, no i to jest niestety posunięcie bardzo słabe zbił na D6, no słabe, bo wiemy jak poszło w partii i wiemy e, jak tutaj się ta partia potoczyła znaczy ja wiem, wy zaraz się dowiecie moi drodzy e, ruch słaby, dlatego że nic nie atakuje ale plan jest prosty, Hetman tu prawdopodobnie chce zagrać z gońcem opcję taką, goniec C5 i mat na F8 goniec zagrywa piekielnie silny ruch e, goniec F4, wiążemy tutaj skoczka e, z królem Wspaniałe posunięcie. No, wystarczy odejść ładnie skoczkiem, i tam grożą po prostu maty na H1. Z tym związaniem to się bardzo ładnie komponuje. Goniec zagrał na C5. No i moi drodzy, ruch, który tutaj już partię wygrywa. Grozi mat na F8. Zauważcie, no, jeżeli nawet król ucieknie no, i będę szachował, to król ma duże kłopoty. Jak zagrać, żeby tę partię zakończyć w pięknym stylu, moi drodzy? Jak to zrobić? skoczek na e7 wspaniały ruch, zauważcie, że skoczek przy okazji broni gońca na c6 i nie pozwala dać Hetmanowi tutaj mata na f8 no jeżeli tutaj Hetman wybiłby skoczka, mamy bardzo ładnego mata na h1 jest po partii w tym momencie Magnus Carsen złożył broń, nie ma opcji przed matem na h1 można by było jeszcze oczywiście zagrać no f3, ale tutaj goniec bije f3 i robi się znowu bardzo niebezpiecznie, poza tym, no, przepatrzmy sobie, na przykład F3, goniec bije na F3, na przykład y, goniec na G1, prawda, to mamy teraz opcję typu goniec bije na G3, król bije na G3, skoczek na F5 z szachem i bierzemy w następnym ruchu hetmana, mata nie ma, ale przewaga chyba mówi sama za siebie, jaki powinien być wynik partii. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że partia Wam się podobała. Mi bardzo no, piękny triumf Chińczyka nad Mistrzem Świata. Oby takich partii więcej jest co oglądać. Do zobaczenia następnym razem przy szachownicy. Trzymajcie się. Hej!